Jest deklaracja, że 100% szkół będzie brało udział w strajku nauczycieli. Tak naprawdę w tym tygodniu przybrało one na sile, w zasadzie toczą się codziennie, ale póki co jakby drogi do porozumienia nie widać. Związek Zawodowy jest organizatorem tego strajku, w związku z tym to jest pewnie oparte na przesłankach, że każdy liczy na to, że ewentualnie uda się zawrzeć porozumienie, dlatego to wyczekiwanie tego czasu powiadamiania rodziców. Piłka jest po stronie rządzących. My zabiegaliśmy o takie spotkanie od końca listopada. Były pikiety, manifestacje, prośby o spotkania, prośby o negocjacje. Zderzaliśmy się ze ścianą i tak naprawdę stoimy pod ścianą. My tak naprawdę nie mamy wyjścia, absolutnie nie chcemy tutaj. Wszyscy chcemy, żeby ten egzamin został przeprowadzony, ale tak naprawdę piłka leży po stronie rządzących. Jeżeli zaproponują jakieś ciekawe rozwiązania, my oczywiście na nie przystaniemy. Ale jeżeli taka sytuacja będzie, to jestem po rozmowach, będziemy dyrektorzy, że tak powiem, zrobią wszystko, żeby te egzaminy przeprowadzić. Natomiast nie wiem, czy to się uda wszędzie, bo też zapowiadane są sytuacje, gdzie nie można skompletować, gdzie 100% strajkuje i zewnętrzne. Są nowe rozporządzenia w sprawie powoływania komisji, mogą różni ludzie w tym pracować. Natomiast obowiązkiem dyrektora jest zorganizowanie tego egzaminu. Jest to trudne zadanie w tym momencie i w tym czasie.